Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Telewizja w Polsce i gorące pytania. A dzisiaj pytamy, czy Polska zmusiła Niemców do przekazania czołgów Leopard? Naszym gościem za chwileczkę będzie były minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, a ja zrobię teraz krótki taki wstęp. Otóż wielotygodniowe, a może nawet wielomiesięczne naciski polskiego prezydenta, premiera i całej polskiej dyplomacji przyniosły oczekiwany skutek. Sam premier Mateusz Morawiecki w wywiadach, których udzielał, wielokrotnie podkreślał, że rzeczywiście ten nacisk miał sens. Czy to, że Niemcy, kanclerz niemiecki Olaf Scholz w końcu się ugiął, dając zgodę na przekazanie swoich leopardów, czołgów w zasobach Bundeswehry, a także udzielając zgody innym państwom, które chcą wspierać militarnie Ukrainę, by mogła wygrać tę wojnę, udzielając zgody na przekazanie własnych czołgów właśnie Ukrainie, czy można uznać to za rzeczywiście ogromny, może nie ogromny, ale duży sukces polskiej dyplomacji i polskich rządzących. Witam panie ministrze, jest już pan z nami, tak? Witam, dzień dobry. Czy rzeczywiście jest to sukces polskich rządzących? No myślę, że jest to sukces, ale trzeba pamiętać, że nie Polska, Polska nie była jedynym krajem, który na to naciskał. Właściwie taki front krajów naciskających na Niemcy był niesłychanie szeroki i w związku z tym nie przesadzałbym tutaj w ogóle, że powiem, z naszą rolą w tej całej sprawie, bo na Niemcy naciskała Wielka Brytania, która zdecydowała się wcześniej już przekazać własne czołgi, no i w końcu Stany Zjednoczone, które zapowiedziały, że będą dostarczały Abramsy. W związku z tym Niemcy nie miały jakby wyjścia, ale nie sądzę zresztą, żeby Niemcy od samego początku jakoś zasadniczo miały opory przed przekazaniem. Natomiast wszystko wskazuje na to, że kanclerz Scholz po prostu no, nie chciał robić wrażenia, że ustępuje pod presją tak natychmiast i w związku z tym potrzebował trochę czasu, ażeby w końcu tego rodzaju decyzję podjąć. No szkoda, że to tyle czasu zajęło, bo to trochę zepsuło atmosferę wokół tej całej sprawy, ale dobrze, że to się w końcu stało. No, to były długie tygodnie wyczekiwania i rzeczywiście napięta atmosfera. Nawet to spotkanie piątkowe w Ramstein przecież no, nie przyniosło takiego oczekiwanego przełomu, jak wszyscy oczekiwali. Dopiero ten przełom miał miejsce kilka dni później, na początku tego tygodnia. Panie ministrze, chciałabym, żebyśmy teraz wspólnie przyjrzeli się takiej mapce, ponieważ tych czołgów Leopard, które produkują Niemcy, bardzo dobrych czołgów, w Europie jest dość dużo, powiedziałabym. Korzystamy tutaj z grafiki dzięki uprzejmości wirtualnej Polski. Na przykład Finlandia ma ich 200, Szwecja 120, Polska 247, Hiszpania aż 327 i Grecja i Turcja też mają bardzo dużo, bo Grecja 353 czołgi, a Turcja 316. Niemcy mają 376 czołgów. Panie ministrze, Olaf Scholz, niemiecki kanclerz, powiedział, że Niemcy przekażą Ukrainie zaledwie 14 czołgów. Skąd wynika ta skromność? No, trzeba powiedzieć, że tych 14 to na początku, bo Niemcy w ogóle zapowiadają, że dostarczą czołgi dla dwóch batalionów. W związku z tym mówimy tutaj nie o 14, ale przynajmniej o 50-60 czołgach. I to już jest dosyć znacząca ilość. Ukraińcy jakby oczekują, że tych leopardów się uzbiera łącznie około setki. I wydaje się, że to się da stosunkowo łatwo zrealizować, bo poza polskimi leopardami, które tam trafiły, i niemieckimi, jeszcze deklarują w ogóle gotowość posłania tam czołgów
Także i Finlandia, Dania, Holandia. Z Grecją może być trochę trudniej, bo oni jakoś ciągle jeszcze uważają, że muszą trzymać pewną równowagę wojskową z Turcją, chociaż oba kraje są w NATO. Może też się do tego dołoży Hiszpania, chociaż tutaj jasnych deklaracji nie mamy. Ale trzeba pamiętać, że obok leopardów właśnie to się w Ukrainie pojawią czołgi brytyjskie i czołgi amerykańskie, czyli Abramsy, czyli łącznie. Myślę, że to będzie niesłychanie cenny, ważny i może rozstrzygający zastrzyk, jeśli chodzi o zdolności ukraińskie do przełamania frontu rosyjskiego, no i wyzwolenia tych terenów, które są w tej chwili pod rosyjską okupacją. Panie ministrze, czy w tym pierwszym rzucie nie będzie tych czołgów za mało, by rzeczywiście można było efektywnie przełamać ten atak rosyjski, by Ukraina w końcu zaczęła nie tylko się bronić, ale też atakować? No, Ukraina już kontratakuje od pewnego czasu. Pamiętajmy w ogóle przecież, że Ukraina, że powiem, no, zmusiła Rosjan do wycofania się z okolic Kijowa, także z okolic Charkowa. Ostatni sukces Ukrainy to wyzwolenie Chersonia i całego obszaru wokół tego miasta. W związku z tym nie będzie to coś całkowicie nowego, ale w tej chwili istotnie jest ważne, ażeby jednak tą dynamikę odzyskiwania utraconych i okupowanych przez Rosję terytoriów utrzymać. Myślę, że jednakże po prostu pamiętajmy, że te czołgi, które Ukraina dostanie, i miejmy nadzieję, że je dostanie prędko, to nie będą jedyne czołgi, jakie Ukraina ma. Przecież na Ukrainie już jest sporo innych czołgów, także z Polski, między innymi tak zwane czołgi twarde PT-91. Z dawniejszych modeli to czołgi T-72. W związku z tym te czołgi, które otrzyma Ukraina z zachodu, to będzie tylko szpica, tak powiem, znacznie większej siły uderzeniowej, która, miejmy nadzieję, zdała przełamać front rosyjski i przesunąć te granice terenów okupowanych przez Rosjan znowu daleko, bardziej na wschód. Panie ministrze, czy przekazanie tych niezwykle nowoczesnych czołgów, zarówno tych leopardów, jak i słyszymy również Amerykanie mają przekazać 31 Abramsów, to jest ta najnowocześniejsza technika wojskowa. Czy myśli pan, że rzeczywiście użycie tej techniki może przechylić szale tej wojny na stronę Ukrainy, no za co wszyscy chyba w Europie trzymamy kciuki? No, może nie przechyli szali wojny, ale na pewno umożliwi Ukrainie odzyskanie pewnej dynamiki, jeśli chodzi o inicjatywy strategicznej na przełom w wojnie. No jeszcze trzeba będzie zapewne trochę poczekać, ale trzeba pamiętać po prostu o tym, że te czołgi są znacznie lepsze od czołgów, którymi dysponują agresorzy, a więc armia rosyjska, no i armia tych tak zwanych republik, których właściwie już nie ma, bo zostały jakoby wchłonięte przez Rosję, bo to są czołgi znacznie starszych typów. W związku z tym żywotność, przeżywalność czołgów rosyjskich jest znacznie gorsza od tych, które będą dostawali w tej chwili Ukraińcy. Także myślę, że to może jednak jakby no, doprowadzić do tego, że Rosjanie po raz kolejny będą musieli stwierdzić, że oni tej wojny nie są w stanie wygrać. No, pytanie, czy się pogodzą z porażką. Jak powinien wyglądać nowy ład w Europie po tej wojnie? To strasznie trudno powiedzieć, bo to jest kwestia jeszcze skali w ogóle tej ewentualnej wygranej. Nie byłoby specjalnie dobrze, gdyby ten sukces ograniczył się wyłącznie do tego, że Ukraina odzyska utracone terytoria, a Rosja pozostanie dalej w ogóle czynnikiem destabilizującym, czynnikiem rewizjonistycznym, który będzie po prostu szykował się do odwetu. Najlepsze by było oczywiście, gdyby Rosja jednak wyzbyła się imperialnych ambicji, imperialnych tradycji i zrozumiała, i Rosjanie, żeby to zrozumieli, że wielkość kraju i szacunek kraju buduje się po prostu przez siłę gospodarki, przez siłę kultury, przez przestrzeganie pewnych norm zachowania międzynarodowego, a nie siłę kraju buduje się na strachu, który ten kraj wywołuje u swoich bliższych i dalszych sąsiadów.
No, ten strach rzeczywiście jest widoczny także w prowadzeniu tej polityki informacyjnej, która służy zakłamywaniu rzeczywistości. Rosja jest znana z technik dezinformacji i odwracania kota ogonem. Panie ministrze, kiedy się może realnie ta wojna zakończyć? Jak pan sądzi? Oczywiście jest to trochę wróżenie z fusów, ale wszyscy mamy nadzieję, że to będzie ten rok. Miejmy nadzieję, ale ja tak w ogóle takim optymistą nie jestem. Myślę, że ten rok może się zakończyć po prostu jednak dużymi zmianami na korzyść Ukrainy i może zakończyć się pewnego rodzaju, że powiem, zawieszeniem broni, ale będzie to zawieszenie broni przed następnym etapem, który jednak będzie musiał doprowadzić do tego, że Rosja w końcu uzna te granice Ukrainy takie, jakie one międzynarodowo uznawane są. No i po prostu wtedy będzie można także zawiesić sankcje gospodarcze, które gospodarkę jednak rosyjską niesłychanie demolują. I być może, że Rosja po raz kolejny po tego rodzaju właśnie porażkach, tak jak to bywało przecież w przeszłości, przejdzie na drogę jakichś reform, bo jak wykazuje historia ostatnich kilkuset lat, Rosja wkracza na drogę reform tylko po przegranej wojnie i oby tak się i tym razem stało. W jaki sposób można byłoby Rosję osłabić tak, żeby rzeczywiście te zapędy imperialne no po prostu nie odżywały? Czy w ogóle jest to możliwe? Myślę, że tu jedyna możliwość, jaka jest, to jest po prostu jednak liczenie na pewną zmianę w opinii samych Rosjan, którzy dzisiaj są jakoś zaczadzeni tą propagandą i tym przekonaniem, że Zachód, że powiem, na nich czyha, co jest zupełnie bez sensu. Rosjanie po prostu niestety, ale uważają i utożsamiają zdolności wojskowe z zamiarami. Uważają, że jeżeli ktoś ma zdolności wojskowe takie, jakie ma NATO, no to na pewno po prostu ma zamiar zaatakowania Rosji, co jest kompletnie bez sensu. No ale tak to niestety jest. Rosjanie po prostu muszą zmienić sposób patrzenia na Rosję i sposób patrzenia na świat. Nie jako taki teren, w którym gra polityczna jest grą o stanie zerowym. To znaczy, jeżeli ktoś zyskuje, to Rosja musi na tym tracić. To trzeba zmienić, ale to będzie wymagało czasu i dlatego sądzę, że jeżeli ten rok będzie rokiem jakimś niesłychanie ważnym, może nawet i kluczowym, to to jednak nie będzie koniec problemu, jaki będziemy mieli jeszcze przez jakiś czas z Rosją i z Rosjanami. Panie ministrze, i na zakończenie, jak ocenia pan prowadzoną politykę zagraniczną przez rządzących? Króciutko. Nie, więc myślę, że jeśli chodzi o Ukrainę, to jest tutaj pewna zgodność, myślę, że opozycji i także i rządzących. No jest na tylko jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. W sposób zupełnie niezrozumiały został zatrzymany przez panią marszałek projekt ustawy, która by po prostu jakby uwalniała od kary tych Polaków, którzy walczą w tej chwili na Ukrainie, bo dzisiaj w ogóle uczestniczenie w siłach zbrojnych innego kraju jest karane, jeżeli nie jest po prostu poprzedzone uzyskaniem odpowiedniej zgody. Otóż w tej chwili na Ukrainie jest kilkuset Polaków, którzy tej zgody nie otrzymali, bo zresztą uważali pewnie, że nie ma żadnego powodu i potrzeby i może nie ma czasu. Panie ministrze, ja myślę, że nikt nie zamierza ich karać, a być może rzeczywiście ten projekt jeszcze w Sejmie powróci. Dziękuję bardzo serdecznie za tę wypowiedź. Moim i państwa gościem był były minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, a państwa zapraszam po przerwie.